Witam, witam was w kalemaciku serii Zagrajmy w Mass Effect 2, edycja legendarna. Słuchajcie, zgodnie z zapowiedzią zajmiemy się teraz kolejnymi zadaniami pobocznymi. Mamy tutaj głowicę Tytan, którą będę musiał sobie zeskanować. Mam nadzieję, że to będzie coś więcej niż tylko czapek. Albo i nie, czyli wychodzi mi na to, że tu mamy tą głowicę tylko i wyłącznie pod to, żeby to zadanie zrobić. Aha, no świetnie. Znalazłam tutaj coś. Że mamy plan już do końca skanować. Mamy ten układ ogarnięty w pełni i mam naprawdę tyle surowców, że do końca gry to na spokojnie powinno wystarczyć. Więc po prostu lądujemy i trzeba będzie się tym zająć. Wezmę może Garusa jeszcze. I powinniśmy w tym zestawieniu dać sobie bardzo fajnie radę. Też sobie pytanie do was, kto jest waszym ulubionym towarzyszem z Mass Effecta 2? Komentarze są jak zawsze wasze, a ja... No, nie mając dużego wyboru, będę musiał się przebić, żeby móc się tutaj dostać. Pójść są detali. No nie tak, to może rozpocznę. A, tam w nogie. To są zagubione. Tak przed nosem? Bardzo nie w porządku. Aha, martwy naukowiec. Macie naukowczyni, bo to jak wiemy, Asali są tylko kobietami. O, patrzcie. Kawalarz idzie. Proszę bardzo. Dobra, padł. Prawie 3000 do zgadnięcia. Czemu by tego więc sobie nie przygarnąć? Tu jest bateryjka. Proszę bardzo, też weźcie uwagę na to, że schemat i rozmieszczenie tych punktów hakowania może się różnić, aczkolwiek no nie musi. Jak to działa, nie mam pojęcia, ale... Przekonujcie się na to, że ja mogę mieć inaczej i wy też możecie mieć inaczej. Tutaj lepiej się kitrać. Zobaczyli nas. O właśnie. Jest i mech. No, padaj. Ponieważ nie wiadomo skąd mogą przeciwnicy wyskoczyć. Aha, tam są mechy. To może tak. Się powitamy. Tego rzut. Kuźwa. Nie chciałem do tego dobić na początek, ale no widzę, że trochę się czołga. Ale to puścimy sondę. Sondę więc powinno być... Raczej szybko wyczyszczone. Ty mnie strzelasz, no bez przesady, chłopie. Świetnie, Garus. I tak, zejście mamy tu. Razem z grupą kawalarzy, niestety. No już, szepat, nie ociągaj się. Sonda. Sonda bojowa rusza. Nejcik. I wstrząsowy. Ślicznie. Tak, tu jest zejście. Ruszajmy dalej. Aha, kolejne mechy. I tak co, będzie to miejsce nacka wychodziło? Trochę słabo. No ale... Chociaż fajnie się te mechy atakuje.
Ja tak mechów w ogóle nie będę na poważnie, więc... Myślę, że mogę sobie takie podejście pozwolić. No już, gdzie się czołgasz? No to wzięło i zdechło. O-o. No, to będę musiał wziąć poważnie. Oby nie za szybko jednak. Dobra, co tutaj mamy? Mechloki. Dobrze, że takie, a nie Mechlokiego. Teraz to byłby poważny problem. Pójść tam, Neida. O, jeszcze ciągną. Jest klasyka too easy. Ale weź tu pusty Shepard, halo. Shepard, nie rumakuj, tylko weź się do roboty. No, trochę tych mechów tutaj rzeczywiście jest do utłuczenia, ale... Dobrze, tylko takie, a nie jakieś silniejsze, póki co. Ten leci. Fana i sonda. Nikt nie ucieknie przed trafiką, was macie. Więcej ich matka nie miała. W sensie taśma produkcyjna. Chyba niezbyt. Ja się jeszcze w ogień wdupił. To mi się podoba. Dali, naprawdę. Bez przesady, droga koleżanko, bez przesady. Pójść se sondę. Ja tam rzucę falę. I można podejść znowu kawałek dalej. No chodźmy tutaj za słup. Słuchajcie, no pięknie latają te mechy. A, to o ciebie chodziło. Zastanawiam się, gdzie jest ten mech pieprzony. A się okazywało, że chodziło o tego właśnie. Ładnie poleciał. Trzeba to oddać. A teraz ten. Znowu pana. Najciek pójdzie. Tym razem tak dobrze nie zadziałał, ale... No nie zawsze, tak? I powoli, tak? Powoli, ale skutecznie i sumiennie do przodu. Przeciążenie. Świetnie, galus. I rzut. Może znowu fala. I sonda chociażby. Sonda powiedziałem Tali. Chodźcie, kolejny checkpoint. Co to się dłuży, ale tą scenę już chyba przebrnęliśmy do końca. Na całe szczęście, tu nie będę aż tak chytry. Lepiej miasta zostawię w spokoju.
chcę, jak chcę, ale jednak chcę stąd powoli móc już wyjść. Bo troszkę czasu tutaj, no, spędziliśmy. O, proszę, jest i linia. No dobra, to wyłączamy. A, też szyfracja. To był pierwszy fragment. To drugi. I to powinien być trzeci. Proszę bardzo. Przyznać, że ten wybuch był rzeczywiście bardzo ładny, tylko teraz tak sobie pomyślcie, co jeżeli ktoś miałby tylko mecha w domu i ten by tak właśnie nikczemnie wybuchł. No to podejrzewam, że wtedy ten wybuch raczej nie byłby tak bardzo doceniony. Urządzenie getów, czyli znowu byśmy się trochę postrzelali. A czemu nie w sumie? Odrobina strzeleń do mechów jest zawsze dobrym pomysłem. Tak, to była ta gromada. Jest kanalus. Lądujmy. Tutaj w sumie twórcy bardzo wesoło podeszli do nas w tej planety. Słuchajcie, każdy kto sobie miał na myśli, daje łapkę w górę. Jest Tain. To może znowu Tali. Czemu by nie? Akurat Tali i Getty, no myślę, że mają ze sobą wiele wspólnego i raczej będzie to pasowało jak ulał. Dobra, trochę tutaj zasmrodzili i zapaskudzili, ale z całą pewnością da się ich wyjaśnić. Czy to jest jakaś mina? Czy co? To niby nic nie robi. Ale to jednak gety, no na pewno są. Widzieliśmy przecież taką scenę jednego. Zauważono nas. Aha. Fantastico, tak. Cele organiczne. Gety nie są organiczne. Więc tak to trzeba zrobić. A trzeba jeszcze wiele więcej Tain. Czy nie ma co się być chytrym lub się obijać, to trzeba rzeczywiście działać, tak? Reload Shepard. Tego łapkę wolę wziąć na początek. Świetnie, sonda. Ten padł. Odrzucenie. A na tego rzut. Aj, parciarz. Nałożył sobie na 3 ostatnie mecze chwili. No, długo już nie podziała ten get. Łatwy strzał. Teraz twoja kolej. Odprzącenie z rzutem. Bardzo dobra kombinacja. Ale musiała jeszcze się nie być przez niej użyta, ponieważ nie została uznana jako nowa. Dobra, jedziesz go. Reload. Na prawie tam jesteśmy. Dość sprawnie się przebijamy. Co mnie cieszy. A też pasowałoby to tempo zniszczenia getów trochę podkręcić. Oczywiście nie mówię, trzeba wytępić całą rasę czy coś, ale jednak akurat tą grupę jak najbardziej.
też trochę ułatwia fakt, że widzimy ich tak jakby oczka. Także jest to na pewno ułatwienie dla nas. I co, wszyscy? Chyba tak, bierz ten palat. Jak leży po drodze, to co ja będę wybrzydzać? Ten w sumie też. No i chyba to tyle by było z tego strzelania. Chociaż te osłony, to mi się to trochę jeszcze nie podoba. Ale zwróćcie uwagę, że przez długi czas nie było właśnie przeciwnika typu duch getów, nie? Pamiętacie z jakich tych skaczących? To właśnie o nich mówię. Myślałem, że jakiś czas temu na nich się żywo natkniemy, a tu okazuje się, że jednak niekoniecznie. No do przodu. Ojoj. Szybki nejdy. Ostrzał. Ach, niszczyciel. O, witam cię, kolego. Co u ciebie? Jak tam? Jak życie? Fajnie. Aha. Czyli podwójny rzut na osobliwości są mi zaliczone. Świetnie. Jest urządzenie getów w pobliżu już. Chyba też jest czysto. No. Dawaj, Shepard. Wezmę to. Dobra, kolejna misja za nami. Więc zadłużmy na kolejną. Ochrona przed obrażeniami. No to się przyda. Dobra, w tym układzie wykonam sobie skok i tą ochronę wykonam od razu. I tym razem podam na wykopaliska. Aż jak trochę może się kojarzyć misja z Liarą, gdzie werbowaliśmy do siebie. Tam też mieliśmy właśnie wykopaliska. O tutaj no w tym natłoku znaczników uciekł mi ten na ten Massive Phoenixa bodajże. Mniejsza o to, ale ja to sobie oczywiście, jeżeli zdążymy, ogarnę sobie na odcinku. A jeżeli tak mówiłem, po prostu już prywatnie, po prostu, żeby was tym nie zanudzać. To sprawdźmy jeszcze inne ulepszenia. Nic oraz nic tak właściwie. Więc można tutaj zobaczyć sobie mailing nowy. I co z tego wyniknie? Krwawa klątwa Korsyka. O właśnie. To Normandii. To musiało być to. Z tych nowych. No świetnie. Dobra, to jest. Znalezisko. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę na to, że po tym, gdy coś zrobimy, otrzymujemy też podziękowania za wszystkie te misje, które wykonaliśmy. Właściwie bardzo fajny szczegół, podoba mi się. A właśnie, chcę zapewnić wam pokazać jedną rzecz. Pamiętacie na pewno obiekt RO. Misję z tym obiektem. Otóż artefakt, który pozyskaliśmy sobie, nie wybaczcie, nie jest to misja. To jest artefakt z obiektu Hephaistos. Zwróćcie uwagę, że on sobie też tutaj leży i jest interaktywny. Trochę tutaj zmienia swój kształt chwilowo i to jest tyle. Tu myślę, że będzie trochę więcej interakcji z nim możliwych, ale okazuje się, że jednak nie. Ja niestety jako że byłem trochę dostarkniony i zajęłem się bardziej misjami pobocznymi i najnościowie zapomniałem na naszych rybkach, więc niestety no wszystkie mi zdechły i musiałem ich ciała posprzątać. Niestety nie można kupić rybek po raz drugi. Trochę smutno, no ale trudno. Myślę, że mogę z całą
z całą pewnością tutaj przekażę ci wesołą wiadomość, mianowicie nasz wesoły chomik galaktyczny oczywiście przechodzi do Mass Effecta 3. Jemu nic się nie stanie, będzie żyć. I to jest też taki, co no właśnie bardzo fajny mały akcent, jeśli chodzi o dekoracje, tudzież klimat w mimo wszystko samotnej kajucie komandora i no w kosmosie, tak. Taki drobny szczegół, a jednak cieszę, oho. Świetnie, błękitne słońce, nie, to jest zaćmienie, wybaczcie, to jest zaćmienie. Asygodowałem się kodem pancerza. No dobra, będzie strzelane. To na pewno. I tak, sonda. I dysrupcyjna. Idealnie. A nie, to smakuje słońce. Boże, co ja tam się zaciąłem? Chyba cię tutaj jeszcze... Ustajmy, że tego nie było, tak? Dobra, tu się skitramy. I to mamy fajną pozycję na nich. Tam coś jeszcze dycha, ale... Ta, czy długo źle podycha. Dobra, dwa razy ten inferno, to mi się podoba. Z całą pewnością to rozmaici naszym przeciwnikom walkę z nami. Tutaj jeszcze. To tam aż się prosi do tej windy. Przepad z duchy. Dawaj. Oj, mięczaku, mięczaku. No to Zaid jeszcze może rzucić. Teraz nasza kolej i sonda jeszcze. No, fajna zabawa, nie powiem. Tak jak kto napisuje im więcej krwi, podoba mi się. A, tam jeszcze ten kaleka dycha. Żołnierzyk, no niech będzie. Dobra, przebiliśmy się przez komitet powitalny. Teraz pora się przebić głębiej. Chociaż tak po części mam nadzieję, że to byli wszyscy, a też po drugiej części mam nadzieję, że tak nie byli wszyscy. Tylko nie byli na szczęście wszyscy. Fajnie, będzie więcej okazji, żeby ich porobić. A teraz tych wszystkich złodówców w Mass Effect się bardzo fajnie się zabija. A całego taka trochę dłuższa walka mnie chyba bardziej cieszy. Z pewnością nie mogę narzekać. Ten biotyką będę muszę zajść się nim zajmie. No. Wstrząsowy dawaj. Może być. A całego tak załatwimy. No właśnie, who's next? Zabadniewski. No, no, no! Chyba dużo ich wyskoczyło. Tani padła? Nie, no szczęście. No, wstrzymaj się troszeczkę. Co w miejsce Zaidowi. A tam są kolejni. Kurczę, jestem tak na widoku w tym układzie. A tędy, wieszą szafeczkę. Cztery pustówki, tutaj co mamy? Jakieś przejście, kibelkowo. A i to jest tutaj w górę. 2200. O nie, 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 nie. Zaid. Spokój mi nie ciaskali życie. A przejdź. No i to chyba wszyscy. Dobrze, fajnie, że to zauważyłem.
tutaj kogo mamy? Kolejnego przeciwnika. No macie przeciwników oczywiście. A, dowódca, czyli to musi być już etap końcowy tej misji. No dobra, niech będzie. Jeżeli tak ma być. No i damy go jeszcze pomęczymy. Ja tą umiejętność kocham, tak. Taka w sam raz dość chaotyczna i... Nie wiem, że ładnie wygląda, przy okazji też się jest sporo zamieszania w szeregu przeciwnika. To spowolni, a to zabije. A, zmiękczy. No, w sumie też racja. A, komando, odlokę. Obytam i żegnam zarazem. Pana komandora. No szkoda, że to musisz umrzeć. To on musiał paść, nie ma coś, co przeżył. Komandor Santiago, nasz stary znajomy Vido. A, odbił opuszczony statek. Da się zrobić, dobra. Bierzemy to. No, subtelne nawiązanie do Mass Effecta pierwszego. Tak czy tak, moi drodzy, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle oczywiście. Udało nam się wykonać kolejne zadanie poboczne, więc odcinkami sobie odkryję tą jedną galaktykę, gdzie tak troszeczkę, no, zabrakło skanowania z mojej strony. A w tym odcinku robiliśmy kolejne zadanie poboczne. Widzimy się w odcinku kolejnym. Dziękuję bardzo za uwagę dla was. Zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, do komentowania, subskrybowania. Klikajcie do opisu odcinka, tam macie link na kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!